Siemka, ze strony Prosout, to jest kolejny odcinek z Rise of the Tomb Raider. Jak sobie pamiętacie, zwiedzaliśmy sobie tutaj ogólnie bazę badawczą dalej. Przeszliśmy sobie tutaj i znaleźliśmy Johna. Odbiliśmy go. Boże, przepraszam. Boże, przepraszam. Jezu, ale świnia ze mnie. Doszliśmy tutaj, uratowaliśmy Johna, ale jest on w krytycznym stanie, ale Lara ma to gdzieś i poszła sobie szukać zestawu survivalowego. To właśnie ja. Dobra, mam ten zestaw i od razu też wrócę do obozu jednocześnie. I zmienię sobie strój w końcu, bo by się przydało w sumie. No i co, zostało nam jeszcze to jedno wyzwanie ze cysterną. W sumie z jedną cysterną. Tutaj bierzemy strój. I czy ja brałem syberyjski komandos? Chyba nie. Szpicę brałem. To miałem. Szpiega nie miałem. No, a resztę to tak. Nie mają żadnych bonusów, a nie, to już mają. Więc bierzemy tu tego szpiega. Być może szpiega też już miałem. No i przenosimy się do tego obozu, w którym ma się, w którym będziemy walczyć po prostu, no. Mam nadzieję, że tu w ogóle będzie jakaś cysterna, bo by się przydało. No i co? Zaraz wracam. Dobra, jestem już z powrotem. Z powrotem w tym obozie, w którym ostatnio skończyliśmy. I lecimy jednocześnie dalej. Mam skrzynu, nie. I tu zapewne będziemy walczyć, he? Ktoś w to strzeli. Katera, jesteśmy w pozycji, mamy kontakt wysokowy. Wyeliminujcie ich. Potwierdzam, cel na widoku. Tutaj jest! O, fuck. Fuck, nie. Ała. Wal się. No kurde, przecież unikałem, lol. Sam na sam. Już nie. Hello. Leczę się. Tak myślałem. To co, może też wam zrzucę, koledzy? Może ktoś tam jest. Jednak nie. Albo nie. Fuck! Biegnij, Lara! Hello? Wie, nie należy do ciebie. Fu. Przepraszam? Jestem po obiedzie. To była padacza? Cel na
No w sumie po co by mi było? Jak już i tak wszystko zebrałem. Czym się zajmiecie? Fuck. Widzę sygnał. Gotowy do ataku. Zrozumiałem. Do ataku. Odsunąć się. O Jezu, Lara. Lód pęka? O, fuck. Co to było? Było najgorsze, co ja mogłem zrobić w ogóle. Aja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 j
Ostatni. Ostatni? Dziękuję. Ten był ostatni. Muszę wrócić do Johna. I jeździ mi z tym męcem całym. No kurde! Ale jaja, no nawet nie mogę ich tych, ja... Nie. Johna. Laro. Jestem tu. Laro. Posłuchaj mnie. Spróbuj się nie ruszać. Jeśli nie wyjdę z tego całego. Nie mów tak. Słuchaj mnie. Nie możesz dalej siebie winić. Wszyscy dokonujemy wyboru. Nie. Jego koniec jest bliski. Nie. Nie może zginąć. Możemy mu pomóc. Jak? Musimy zabrać go do strażnicy, do Jacoba. No to bierzcie go, no. Nie chcę, żeby Johna umarł. Tylko Jacob może uratować Johna. Musi wrócić do obserwatorium. Wiecie co? Nie wiem, gdzie była ostatnia cysterna. To trochę siew. Serio? No, przecież żadnej nie pominąłem. Chyba, że któraś przy gondoli była, może na dole, nie wiem. Zapewne tak było. Po co ulepszyć tak, położyć tak po drodze? Jacob, on umiera. Zajmę się nim. Pan cię strzeże. Pan twój ciemny przed twym poprawem. Za dnia nie porazi cię słońce, ani księżyc wśród nocy. Pan cię uchroni od zawsze. Pan będzie strzegł twego wyjścia i przejścia. Teraz i po wszystkie czasy. Co?
Przyciskaj ranę. Przygotuj. On tam rany nie ma przecież. Normalną skórę. Chyba nikt go nie dziemnął nigdy. Jacob, postrzelili cię. Jesteś nim. Prawda? Jesteś nieśmiertelnym prorokiem. Co? Czuję ból. Można mnie zranić. Jestem człowiekiem. Brakuje mi tylko ludzkiego końca. Jacob jest prorokiem, nie? Znalazłem je dawno temu. Naprawdę istnieje. I ma wielką moc. Ale nie jest boskie. Więc okłamywałeś ich. Przez wiele pokoleń. Nie jestem z tego. Ale robiłem to, by ich chronić. Raz użyłem źródła do przedłużenia życia moich wojowników. Ale to był straszny błąd. To ci, których widziałam w archiwach. Gdy wrogowie zaatakowali Kitiec, nieśmiertelni zrzucili lód z góry na miasto. Zginęło tysiące ludzi. Popełnili straszną zbrodnię, aby utrzymać władzę. Trójca zrobi to samo. Na znacznie większą skalę. To nie ty. Człowiek, którego znałam, nigdy nie skrzywdziłby swoich ludzi. Nie rozumiem. To wszystko moja sprawka. A teraz nadchodzi koniec. Ojcze! Ruszają się! Będą próbowali przebić się przez lód. Zatem jesteśmy zgubieni. Nie. Musi być sposób, by ich powstrzymać. Jacob, mapa wskazywała ukryte wejście do miasta. Ścieżka nieśmiertelnych. To zbyt niebezpieczne. Nie mamy już czasu. Teraz nie mogę się poddać. Jeśli zdołamy opóźnić trójcę, będziemy mieć szansę. Wezmę nasze wojska i zaatakuję ich na lodzie. Nadszedł czas. Otwórz ścieżkę. What? Gdy będziesz gotowa, wejście znajduje się pod obserwatorium. Zrobię co w mojej mocy dla twojego przyjaciela. Dobra, słuchajcie, odnośnie tego wyzwania, to ja się wrócę tam teraz, bo żeby po prostu już tam nie wracać. Ja jeszcze zrobię to w tym odcinku. Naprawdę. No i co, wracamy do bazy badawczej, a ja się z... A nie, sorry, to są podtopione archiwa. Aha? Czemu tu mamy cel? LOL. Dobra. Ja idę do bazy badawczej poszukać tej zasranej cysterny. Czekajcie, może ja pójdę do tego obozu. Będzie lepiej. Albo tutaj. Do wieży komunikacyjnej. Tak więc ja się spotkam z wami, jak znajdę tą cysternę, której nie mogę po prostu chyba zauważyć. Dobra, jestem już z powrotem. Tak jak myślałem, cysterna była tutaj gdzieś przy gondoli. Według moich opinii to i tak się nie rozejrzałem, więc po prostu brawo ja. Ale powiem wam, że najważniejsze, że Johna przeżyje. Że przeżył w sumie. Dobra, ale ogólnie... Ja nie będę robić zdjęcia. Mam bazę badawczą w 100% zrobioną. A ja idę do geotermicznej doliny. Tylko geotermicznej doliny nie mam 100% na razie.
No wiecie dlaczego. Ze względu na tą misję. Ej, ale... Aha, dobra. Ogólnie będę musiał zaraz zobaczyć też. Co ja chciałem zobaczyć? A ile mi zostało dokumentów i reliktów, ponieważ ja już mam 75% gry. Mhm. Tak więc... niedługo to główna gra dobiegnie końca, ale czekają was jeszcze dodatki. Czyli co? Baba Yaga DLC, Cold Darkness, czyli zimna ciemność. Jakieś dwie misje w dworze Croftów. To są takie fabularne i ogólnie powiem wam, że mogliby dodać jeszcze misję dotyczącą na przykład kiedy Lara i Johna się rozstali na tej górze. Myśmy kierowali wtedy Johna. To by było fajne na przykład, nie? No ale już dodatki nie będą wychodzić do Rise of the Tomb Raider niestety. Już jest planowana nowa część. Według plotek będzie to Shadow of the Tomb Raider. Więc ja czekam na E3 2017. Zapewne już wiem, bo być może w czerwcu, no, to niezły czerwiec. W czerwcu to wrzucę dopiero Planetarium. Interesting. Księgi? Aha. Czy ja coś nie wiem? Brak wyzwań. 3 zestawy i 1 fresk. Ciekawe co to będzie za księga. Może taki zbiór dokumentów będzie. Tam widzę zestaw. Się błyszczy do mnie. Mam magnezyn, może chromit dostaniemy. No, tak jak myślałem. Spilinaczka przy użyciu szeroki strzał. Wiem. Może sobie teraz poustawiam. No. Czekajcie. Żeby jeszcze jedna się tak zmieściła po prostu, nie? Ale na spokojnie. Mam tutaj chyba wejść. Dobra. Siup! Okej, okay, myślałem, że nie wskoczę. U góry jest coś. Można. Czekajcie, ja tu wejdę. Dobra. Ja się tak boję, że Lara tu spadnie, nie? Dobra. To mi chodziło. No właśnie, mamy torbę badacza. Tadam. Aha, jeden zestaw się odblokował tylko. Fajnie. Będziemy musieli kolejnej torby szukać. Dobra. Kurde, tyle tutaj grzybów, że szkoda gadać, naprawdę. Jakby nas na coś szykowali. 4 magnezyt, lol. Nie mam żadnego punktu umiejętności, nie? A, dobra. Miejsce. Kitierz, Jacob. Nieśmiertelni. Jestem w biegu tak długo, że nie zatrzymałam się nawet, aby pomyśleć, czy wszystko to jest prawdziwe. Część mnie nie może w to uwierzyć.
ale wiem, że Jacob mówił prawdę. Artefakt, który uczynił go tym, kim jest, kryje się tutaj. Znajdę go przed Trójcą. Żałuję tylko, że ojciec nie żyje, abym mogła podzielić się z nim odkryciem. Wiecie co? Ja tego stroju nie będę używać. Może to? O, to jest fajne. Bo ja widziałem już po prostu przedstawienie tego DLC Dworu Croftów i będziemy mieć tą skórzaną kurtkę, więc się na nią napatrzycie. Więc następne to będzie biała kurtka. Wiecie co, przydałoby się wytworzyć troszeczkę amunicji, nieprawdaż? Ja na przykład ogniskowych pocisków, szybkujących, ten granat. No i nie będą te strzały. Co za różnica. Dobra. Ale to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Być może był krótki, nie wiem, nie sprawdzałem, ile by mi zajął. No ale cóż, no. Ja na samym odcinku... Wydaje mi się, że powinniśmy skończyć zwiedzać to planetarium. To jest na razie i cześć, do zobaczenia w następnym odcinku z Rise of the Tomb Raider.